Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Czysta Dziewico Maryjo, przyczyno naszej radości, módl się za nami do Boga, gdy dzień osiągnął połowę. Kiedy słoneczne promienie paliły kraj Galilei, poszłaś z pośpiechem przez wzgórza, by służyć Matce Proroka. Pomóż nam serca otworzyć na bliźnich naszych potrzeby. Uproś nam miłość uczynną, wytrwałość w pracy i pokój. Panu, któregoś zrodziła, by stał się naszym zbawieniem, chwała niech będzie na wieki, w jedności z Ojcem i Duchem. Amen. Anioł Gabriel powiedział Maryi: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Błogosławieni, których droga nieskalana, którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim. Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia i szukają Go całym sercem, którzy zła nie czynią, lecz chodzą Jego drogami. Ty po to dałeś swoje przykazania, aby przestrzegano ich pilnie. Oby niezawodnie zmierzały moje drogi ku przestrzeganiu Twoich ustaw. Wtedy nie doznam wstydu, gdy zważać będę na wszystkie Twe przykazania. Będę Cię wysławiał prawym sercem, gdy się nauczę Twych sprawiedliwych wyroków. Przestrzegać będę Twoich ustaw, abyś mnie nigdy nie opuścił. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jak długo, Panie, nie będziesz o mnie pamiętał? Jak długo będziesz ukrywał przede mną oblicze? Jak długo będę ból cierpiał w mej duszy, a w moim sercu codzienną zgryzotę? Jak długo mój wróg będzie się wznosił nade mnie? Spojrzyj i wysłuchaj mnie, Panie, mój Boże. Oświeć moje oczy, bym nie zasnął w śmierci, by wróg mój nie mówił: ja go zwyciężyłem. By się nie cieszyli moi przeciwnicy, że się zachwiałem. Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu. Niech się moje serce cieszy z Twojej pomocy. Będę śpiewał Panu, który obdarzył mnie dobrem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Mówi głupi w sercu swoim: nie ma Boga. Zepsuci są, ohydne rzeczy popełniają. Nie ma nikogo, kto by czynił dobrze. Na synów ludzkich Pan spogląda z nieba, by zobaczyć rozumnego, który szuka Boga. Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni. Nie ma ani jednego, kto by czynił dobrze. Czyż się nie opamiętają wszyscy czyniący nieprawość, którzy mój lud pożerają, jak gdyby chleb jedli? Ci, którzy nie wzywają Pana, drżą ze strachu, gdyż Bóg jest z pokoleniem sprawiedliwych. Chcecie udaremnić zamiary ubogiego, lecz Pan jest jego ucieczką. Kto przyniesie ze Syjonu zbawienie Izraela, gdy Pan odmieni losy swojego narodu? Jakub się rozraduje, Izrael ucieszy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Anioł Gabriel powiedział Maryi: bądź pozdrowiona, pełna łaski,
Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać. Pan naszą sprawiedliwością. Pamiętaj o nas, Panie, bo upodobałeś sobie w swym ludzie i przyjdź nam z pomocą. Módlmy się. Panie Boże, przyjmij nasze błagania i udziel nam swojej pomocy w doświadczeniach życia. Niech przyjście Twojego Syna nas umocni i zachowa od grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.